widać, że rynek kontenerowy w Polsce będzie w dalszym ciągu się rozwijać, bo ciągle ten wskaźnik konteneryzacji nie jest zbyt wysoki i niewątpliwie warto, żeby i Gdynia, i Gdańsk inwestowały w dalszy rozwój samych terminali kontenerowych w portach, ale oczywiście muszą być również znaczące inwestycje w nośny układ komunikacyjny i kolejowy, i drogowy, żeby te kontenery można było skutecznie z portów wywozić. Dziś widzę wiele możliwości RANS z uwagi na to, że trasa jest E65, czyli trasa przez Gdańsk, Czep, jest modernizowana. W momencie, kiedy ta modernizacja zostanie zakończona, będzie można szybciej przejechać ten odcinek, a to oczywiście zwiększa w tym momencie przepustowość. Z drugiej strony widzimy na wielką poprawę organizacyjną w funkcjonowaniu kolei w Polsce. To również będzie miało ten pozytywny aspekt na funkcjonowanie dostaw pociągowych do portu gdyńskiego i to można powiedzieć w tym krótkim horyzoncie czasowym powinno nam zabezpieczyć pełną obsługę kolejową. Staramy się rzeczywiście tak programować nasz rozwój, żebyśmy rzeczywiście mówili o zrównoważonym rozwoju. Chcemy, żeby w przypadku Straży Pożarnej, żeby przede wszystkim ta Straż Pożarna była nowoczesna. My z jednej strony mamy ludzi, którzy są bardzo dobrze wyszkoleni, którzy pracują wiele lat w porcie gdyńskim, którzy doskonale znają tereny, zasady funkcjonowania organizmu portowego i którzy są w stanie błyskawicznie nieść pomoc, bo to nie tylko jest kwestia gaszenia pożarów. Ale żeby mogło rzeczywiście Straż Pożarna skutecznie funkcjonować, musi być bardzo dobrze wyposażona. Stąd decyzja o kupnie nowego wozu. I tak jak powiedziałem, dziś niewątpliwie, jak spoglądamy na całą historię Straży Pożarnej w porcie gdyńskim, możemy powiedzieć, że jest ona najlepiej wyposażona. Jak mówiliśmy wcześniej, będzie rosła konteneryzacja, ale kraj się będzie rozwijał, wymiana handlowa będzie rosła i niewątpliwie starczy tych ładunków i dla Gdańska, i dla Gdyni. Warto, żeby w obydwu portach prowadzono bardzo konsekwentnie inwestycje, a żeby te inwestycje były cały czas przemyślane i trafiały pod potrzeby rynku.